Pozdrawiamy obrady naszej sesji. Ocena i praca funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie. Bardzo proszę pana dyrektora Andrzeja Kuleszo o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, minął dobry rok i jeszcze kilka miesięcy i składam sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych z minionego roku, 2018. Postaram się posłużyć pomocami naukowymi, żeby to sprawę przebiegało, żebyście Państwo też wizualnie mogli spojrzeć na liczby, które będę przedstawiał i problemy, które będę prezentował. I rozpoczynamy jak zwykle treścią prawną, na jakiej zasadzie działa Zakład Usług Komunalnych. Jest to uchwała Rady Miejskiej z dawien dawna z 28 grudnia 1990 roku. Później było wiele różnych zmian. Jest to, jak Państwo doskonale wiecie, zakład budżetowy wielobranżowy, którego zadaniem jest realizacja zadań własnych gminy, określona w artykule 7 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i oczywiście wszystkimi zmianami, jakie później się toczyły w tej materii. Szybciusieńko dwa zdania na temat zatrudnienia w zakładzie. Ono się nie zmieniało, ale nie zmienia od wielu, wielu lat. 32 osoby są zatrudnione w tym zakładzie, to jest 31,5 etatu. Dodatkowo pomocą nam są zatrudniani w pracach więźniowie, którzy tutaj też wspomagają nas, jeśli chodzi o utrzymanie porządku w mieście, przede wszystkim Polanowie. Jak Państwo widzicie, w administracji 4 osoby, gospodarka mieszkaniowa 5 osób, wodociągi, kanalizacja. To jest dział, który się najmocniej rozwija, najmocniej, największej ilości pracy wymaga 14 osób, gospodarka komunalna 9 osób, łącznie 32 osoby. I trzeba jeszcze wiedzieć, że dodatkowo zatrudniamy już nie osoby w ramach prac społecznie użytecznych, ale u siebie jako pracowników interwencyjnych, gdzie częściowo odpłatność jest ze strony Zakładu Usług Komunalnych, a częściowo pomoc przez 9 miesięcy jest z Powiatowego Urzędu Pracy. Takich osób, cztery panie zatrudnialiśmy w zeszłym roku. W tym roku w pracach interwencyjnych zatrudnione są dwie panie, które praktycznie od wczoraj rozpoczęły pracę. No, zmierzające do tego, żeby było czysto, ładnie i przyjemnie na terenie Polanowa. Proszę Państwa, to nie jest jeden dział, to są cztery działy, tak jak mówiliśmy, dział mieszkaniowy, wodociągowy, kanalizacyjny, komunalny, ciepłowniczy. Jakie są koszty, jakie przychody? Wygląda z tego, że przychodów jest troszkę mniej niż kosztów, ale jeżeli mielibyśmy wszystkie długi spłacone, które są zanotowane po naszej stronie do odzyskania, myślę, że nie byłoby żadnego problemu, żebyśmy mogli zrezygnować nawet z dotacji, przynajmniej na jakiś czas. I przesuwam. A nie chcę się przesuwać. I pójdzie. I teraz szybciusieńko o przychodach. Przychody ogółem, co to wpływy z usług wyfakturowane, proszę Państwa. To jest na plan 3 116 500, wykonane 3 424 734. Te liczby są troszeczkę w takim zakłamaniu, dlatego że, proszę Państwa, częściowo mówi się o tak zwanych pieniądzach wirtualnych. To są pieniądze, które powinny być i one są naliczane, natomiast różnie to jest z pieniądzem fizycznym, który znajduje się w kasie czy na naszych kontach. Niemniej jednak zachowujemy przez cały okres płynność finansową i tutaj na razie nie widzimy zagrożenia w najbliższym czasie. Dotacje przedmiotowe otrzymujemy od wielu lat 0,5 miliona złotych. W ostatnim okresie już jest to 550.
dotacji celowych nie otrzymujemy. Inne przychody na plan 82 tysiące, wykonane 85 697, to jest dynamika 104,5%. Jak Państwo doskonale wiecie, staramy się brać udział i wygrywamy przetargi na sprzątanie dróg powiatowych. Mamy również wygrane przetargi na zwózkę odpadów komunalnych z miejsc trudnodostępnych i oczywiście obsługę sprzoku. To są wszystko dodatkowe przychody, jakie możemy uzyskać z większych kwot i mniejszych kwoty w ramach świadczonych drobnych usług na rzecz mieszkańców miasta i gminy Polanów. Koszty rodzajowe według paragrafów są też tutaj wymienione i Państwo widzicie, jaka jest dynamika. Był plan 1 410 tysięcy wynagrodzenia, wykonano 1 405, 99,7 i tak dużo różnych danych porozpisywanych, ale ponieważ trzy komisje wnikliwie zapoznawały się z tą tematyką finansową, to ja będę po prostu szybciej te slajdy Państwu przedstawiał, żebyście mogli tylko rzucić okiem, ewentualnie skupić się na niektórych pozycjach, bo chciałbym zaznaczyć, że tutaj pozycją, która nas będzie w przyszłości interesowała, czyli już nas interesuje w 2019 roku, jest to zakup energii. Jesteśmy po przetargach, które musiały być zrobione przed wrześniem zeszłego roku i już dzisiaj rachunki są o 70% wyższe, jeśli chodzi o energię. No, mamy obiecane ze strony rządu, że będzie to w jakiś sposób zrefundowane tym, którzy nam sprzedają, ale na dzisiaj dostajemy faktury niestety o podwyższonych kwotach. Zobaczymy, co dalej będzie. Czekamy na zmiany w tym zakresie, bo musielibyśmy wtedy się zastanowić nad taryfą na wodę i ścieki, bo duży jednak zasób zabierania kwot na energię to jest właśnie gospodarka wodno-kanalizacyjna, o której też dwa słowa powiem później. To są następne koszty rodzajowe według paragrafów. To jest tradycyjnie rozbite zgodnie z numerologią księgowości. Także Państwo na pewno doskonale o tym wiecie, że jeśli chodzi na przykład o pozycję amortyzacji te 30 666 zł, to możemy sobie taką kwotę nabić od środków zakupionych z własnych środków, a nie ze środków Urzędu Gminy, czy też przekazanych środków w innym celu, ale to wykorzystanie przez Zakład Usług Komunalnych. Razem, proszę Państwa, koszty rodzajowe to jest na plan 3 881 200 z 3 901 500. I tutaj mamy kolejną tabelę. Jest to stan należności z zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych składników. I tutaj mamy wysokie liczby i takie spojrzenie, jak to się kształtuje. To są należności, to są wymagane, to są właśnie czynsze niezapłacone i to jest niezapłacone zobowiązania naszych klientów w stosunku do nas, jeśli chodzi o dostarczoną wodę i odbiór ścieków. Jak Państwo widzicie, ta dynamika jest 103%. Szczegółowo, jak będę omawiał gospodarkę wodno-ściekową, to Państwu pokażę jeszcze, jak to wygląda na innych liczbach. Należności niewymagane, bo tu wiadomo, że to jest końcówka roku i czasami część należności przechodzi na przyszły rok. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług niewymagalne. Duża pozycja jest na początku roku, na końcu roku jest 88 376, dlatego że bardzo dużo zobowiązań spłaciliśmy w ostatnim miesiącu minionego roku. I przechodzę szczegółowo do omówienia poszczególnych działów. W gospodarce mieszkaniowej w zeszłym roku zostało sprzedane 6 mieszkań o łącznej powierzchni 227,33 m2. Zaznaczam od razu, że to jest około 16 tysięcy mniej wpływu w tym roku, jeśli chodzi o czynsze. Aczkolwiek można by to dyskutować, czy wszyscy ci, którzy już wykupili mieszkania, płaciliby to czynsze. Ale to mniej więcej jest taka skala, żebyście Państwo byli zorientowani. Gospodarujemy jeszcze i administrujemy 85 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 3719 m2, w tym 15 lokali socjalnych w
Chocimienia. Gospodarka mieszkaniowa i tak to wyglądało finansowo na początek roku i na dzień 31 grudzień 2018 rok. Wyszliśmy również z propozycją, żeby część naszych dłużników mogło odpracować nawet zadłużenie tam, gdzie już faktycznie były pewne problemy, żeby mogli nam zapłacić zaświadczone usługi. Z takiej formy skorzystało kilka osób i w 2018 roku mogliśmy zredukować to zadłużenie o 9261 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia skierowaliśmy do sądu 39 pozwów o zapłatę i otrzymano już prawomocne nakazy zapłaty, jeden pozew o eksmisję. Otrzymaliśmy wyrok sądu nakazujący dłużnikowi opuszczenie lokalu. 2 lata temu jedna osoba była eksmitowana i w zeszłym roku jedna i w tym roku też już jesteśmy po jednej eksmisji. No niestety są to osoby, które w żaden sposób nie chciały się poddać rygorowi płatności na rzecz ZUS-u za te usługi, które my świadczymy. Mamy dużą cierpliwość, ale ta cierpliwość w pewnym okresie się kończy i wtedy zaczynają się problemy i eksmisje i płacz, ale to już jest wtedy za późno, bo zawsze prosimy, rozmawiajmy, próbujmy odpracować, próbujmy cokolwiek zrobić z tym drugim. Nie wszyscy się jednak decydują, bo czasami jest lepiej nie pracować, bo jakoś to będzie. Nie będzie. Mamy łącznie 9 nakazów eksmisji, jeżeli tylko będą lokale, a będzie taka możliwość, bo już jest praktycznie po sezonie zimowym, to będziemy te eksmisje wykonywali. Także tak to, proszę Państwa, wygląda, jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową. Co zrobiliśmy dodatkowo poza wszystkimi pracami, jakie są prowadzone z racji pełnionych funkcji przez zakład, to jest rozbudowa budynku gospodarczego na ulicy Koszalińskiej 3, montaż blaszanych garaży, odwodnienie mieszkań na magazynowej, przebudowa schodów betonowych na kolejowej, wykonanie przyłącza kanalizacji, montaż WC na Partyzanckiej 6, remont płatki na Czerwonym Moście, remont 3 przystanków autobusu miejscowości Nowy Żeliwóz, Polanów, Powic, montaż tablic z nazwami ulic w gminie Polanów, remonty budowlane hydroformi Nowy Żeliwóz, Chocimino, Cetyno, Machowo, wymiana pokrycia dachu przepompownia w Żytowie, remont przyczep i tak dalej, to jest bieżąca tutaj eksploatacja. Wydzielenie pomieszczenia na archiwum, bo niestety jest bardzo mocno rygorystyczną przestrzegana nowa ustawa o archiwizacji dokumentów i trzeba te dokumenty przechowywać dużo dłużej niż do tej pory to było. Przedtem można było 5 lat, w tej chwili już niektóre dokumenty trzeba trzymać 25 i 50 lat. W związku z powyższym nie mieliśmy już gdzie trzymać tych dokumentów. Wydzieliliśmy takie z naszych pomieszczeń biurowych takie pomieszczenie i tam stworzyliśmy archiwum z prawdziwego zdarzenia, gdzie specjalistyczna firma dokonała komputerowego zapisu wszystkich danych, jeśli chodzi o akta, które posiadamy i w ten sposób mamy to wszystko uporządkowane, także jak Państwo będziecie potrzebowali jakiekolwiek dokumenty z okresu pracy w Zakładzie Usług Komunalnych, służymy taką pomocą i zachęcamy do korzystania z tego archiwum. Pani Urszula Krasucka prowadzi to archiwum. Zrobiliśmy też mały remont pomieszczeń biurowych, trzeba było zmienić posadzkę, dlatego że poprzednia posadzka była zarówno przez pracowników, jak i naszych klientów na mocno zniszczona i nie można było po prostu dalej tego tolerować. Od elewacji budynku odświeżyliśmy, żeby to dobrze wyglądało. I kilka zdjęć, jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową. Widzicie Państwo elewację, widzicie Państwo naszą pomoc przy pracach w tej bazie przystankowej. Tam też nasadzenia robiliśmy, to są przygotowania, jeśli chodzi o choinkę, o ozdoby choinkowe, też wszystkim tym zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, a jak trzeba, to rozładowujemy również żywność. To często tak jest, że już to mówiono nawet na sprawozdaniach z Ośrodka Pomocy Społecznej, że do rozładunku jest ZUK, natomiast następnego dnia już wszystkie samochody podjeżdżają i bardzo sprawnie idzie załadunek. No ale to widocznie tak jeszcze musi być, bo będzie kiedyś lepiej. I to tak, proszę Państwa, wygląda. To są różne nasze
sędzią gospodarowania, czy to pracy nam nie brakuje, czy jest prąd, czy prądu nie ma. W każdym razie musimy zawsze tutaj być przygotowani, w gotowości i wiemy doskonale, że mamy 2860 odbiorców, że sieci wodociągowej mamy 96 km, przyłączy 1261, studni głębinowych 40, hydroformy 32 i proszę Państwa, 4 oczyszczalnie ścieków i doszło nam jeszcze 35 OWM razem przepompowni. Wszystko, ta cała infrastruktura, która umożliwia dostarczanie wody od tych ścieków, jeśli chodzi o nasz zasób administrowania, no wymaga bardzo intensywnej pracy, świątek, piątek, niedziela i 24 godziny niemalże na dobę. Dostajemy różne sygnały o różnych porach i pracownicy starają się zażegnać problemy, z którymi się spotykamy. Jeśli chodzi o, proszę Państwa, koszty poniesione w gospodarce wodno-ściekowej za 12 miesięcy 2018 roku, to jest 2 156 943 zł. I są też dane dotyczące zużycia wody. Tak jak już mówiłem na komisjach, dużo produkujemy, ze sprzedażą jest coraz lepiej, ale raczej jest stagnacja wraz ze wzrostem ceny, chociaż on od praktycznie 2 lat nie następuje, no to zużycie wody jest w miarę oszczędne, bo tam wychodzi 56% możliwość sprzedaży tej wody. Nie jest tu doliczona woda, którą zużywamy na płukanie sieci, nie jest tu również wliczone, a widać, że na pewno występują różnego rodzaju ubytki spowodowane nieszczelnością sieci wodociągowej. Państwo doskonale wiecie, że w tym zakresie mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo do wykonania. Swego czasu, jak podliczaliśmy gospodarkę wodną kanalizacyjną, jeszcze jak urzędował pan Antoniak, to potrzebowaliśmy około 25 milionów złotych. Nie wiem, czy to się nadal w takiej kwocie by zamknęło, kiedy słyszę, że tutaj o 30% koszty wzrastają. Niemniej jednak dużo w tym zakresie się robi. I tutaj podziękowanie dla panów burmistrzów i dla szczególnie Wysokiej Rady, że się zdecydują. Czasami tak jak teraz te 14 pomp zostało wymienionych w tych miejscowościach, to już jest taki pierwszy krok ku dobremu. To znaczy mamy pierwszy element wykonany, że mamy pozyskanie przez dobre urządzenia wody. Wody, którą wcześniej też pozyskiwaliśmy. Teraz sanepid i inne spółki wodne i inne instytucje, które badają non-stop i jakość wody, mówią, no dobrze, macie dobrą wodę, ale teraz musicie uzdatnić. Ona nie może mieć mętności powyżej normy, nie może mieć zapachu, który jest niezgodny z normą, a więc mangan. W związku z powyższym staramy się, gdzie to jest możliwe, o częstsze płukanie, o wymianę również wsadów w hydroformiach, w tych zbiornikach, przez które przechodzi woda i która oczyszcza tą wodę z nadmiaru żelaza chociażby. Wpływy, jeśli chodzi o dział wodociągowy, wodociągowo-ściekowy, to 2 462 724 zł. Zaległość wymagane z tytułu dostawy wody od prowadzenia ścieków na dzień 1 stycznia wynosił 479 748 zł. Na koniec roku wzrosły o 3,8% i wynosiły 498 236. Oczywiście podłóg bardzo dużo złożonych. Sukcesywnie tam, gdzie to jest możliwe, staramy się odzyskać środki, które nam się należą. Również umożliwiliśmy odpracowanie zadłużenia niektórym klientom, ale zainteresowanie, tak jak mówiłem wcześniej, jest mikro i zaledwie odpracowane zostało 3730 zł przez te osoby, które nam były zobowiązane zapłacić za świadczenie usługi. Gospodarka wodno-kanalizacyjna, co zrobiono? Budowa sieci wodociągowej w Ryszczewku 3300 metrów bieżących, kanalizacja przy Dworcowej, wymiana złóż filtracyjnych oraz reaktora w Kocimienie. Wykonanie zasilania energetycznego, ujęcie. Na razie tam jest wymienionych 4 miejscowości, ale już na dzisiaj są wszystkie zrobione, bo tyle udało się w zeszłym roku zrobić domochowo, Bukowo, Świerczyna i Cezur, ponieważ pompy pięknie, rury pięknie, ale i bardzo dobrze jest system pozyskania, ale te pompy są już
wierzchu mocowany, co też stwarza większe bezpieczeństwo dostarczania zdrowej wody bez możliwości jakiegokolwiek zanieczyszczenia, ale wymagały te pompy zewnętrzne, proszę Państwa, specjalnego zasilenia i specjalnego ogrzewania, dlatego też, żeby to, co jest na zewnątrz, nie uległo zawarnięciu, kiedy będą mocno minusowe temperatury. Państwo widzicie, jeździcie i obserwujecie, że to już są takie duże skrzynki białe na zewnątrz, bonitowe, mocowane. To już są nowe pompy, które zostały zainstalowane. Oczywiście ujęcia przecieków i bieżąca praca, ta, do której jesteśmy zobowiązani. I tutaj jeszcze kilka slajdów takich dla zobrazowania tej pracy. Czyszczenie kanalizacji przy żłobku w Poranowie. Zamontowane zostały też te filtry, jeśli chodzi o... Tutaj są filtry zamontowane, proszę Państwa, to są filtry UV specjalne na dwóch ujęciach wody w hydroformiach w Żydowie. A to są te nowe pompy, o których Państwu mówiłem. Montaż wykonany i zasilenie też zrobione. Również czyścimy kanalizację, przede wszystkim takim miejscem strategicznym, jeśli chodzi o Polano, to jest na końcówce ulicy Starnej. I jesteśmy zobowiązani też do notorycznego czyszczenia rowu, jeśli chodzi o kanalizacyjnego, gdzie odpływają wyczyszczone ścieki w Nacławiu. I tu musimy co najmniej raz na kwartał roku, bo takie zalecenia posiadamy w operatach komunalnych również. Gospodarka komunalna, proszę Państwa. Czym się zajmują pracownicy tego działu, to Państwo doskonale wiecie, że pielęgnacja terenów zielonych, drzewka, nie drzewka, różne trawniki, to wszystko musimy ogarnąć, jeśli chodzi o Polanów i sporadycznie jeszcze czasami na terenie gminy również wykonujemy różne prace. Również pracownicy tego działu komunalnego włączają się w pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu imprez kulturalnych organizowanych przez Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, takich jak, i tutaj są wszystkie te imprezy mniej więcej wymienione, to oczywiście dodatkowe imprezy organizowane przez sołectwa i akty wiejskie. Wiemy, że miniony rok był rokiem wyborczym, więc nasilenie tych różnych prac i potrzeb ze strony byłych radnych, przyszłych radnych, byłych sołtysów, kandydatów na przyszłych sołtysów, to było bardzo, bardzo, proszę Państwa, duże. Ale wydaje mi się, że sprostaliśmy tym wymaganiom i dzisiaj możemy powiedzieć, że w jakiś sposób się przyczyniliśmy do tego, że się spotykamy i że nam dobrze się rozmawia ze sobą, zarówno w terenie, jak i na miejscu. I proszę Państwa, pomalutku kończąc, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na te trudne sprawy, z którymi mamy do czynienia, a które są dodatkowym naszym obowiązkiem. Jest to rekultywacja byłego składowiska i wylewiska ścieków komunalnych wiecznie, gdzie non-stop trwają prace i prace te są trudne do zakończenia, a ten rok, 2019, jest już ostatnim rokiem, kiedy będziemy mogli zagospodarować tak zwane odwodnione osady ściekowe. Później będziemy musieli myśleć o tym, co z tymi osadami zrobić, a powiem Państwu, że tych osadów jest już ponad 100 ton w skali roku, więc jest co wywozić, jest co zagospodarowywać i nie wiadomo, czy nie będzie trzeba za wywóz tych osadów, za usługę, którą być może rolnicy będą chcieli świadczyć, czy coś, czy nie trzeba będzie płacić, a to będzie miało w perspektywie również wpływ na ustalenie taryfy, jeśli chodzi o ścieki. I pracujemy, proszę Państwa, tak jak już wcześniej sygnalizowałem, w zagospodarowaniu odpadów komunalnych poprzez całotygodniowe utrzymanie przoku. Nie jest to łatwa praca, bo Państwo sami widzicie, nie wszyscy są zdyscyplinowani i nie wszyscy starają się segregować te śmieci, o co Państwa bardzo proszę, żebyście przekazali swoim mieszkańcom, że to rzecz nie polega na tym, żeby wrzucić wszystko na jedną przyczepę i przywieźć do nas, albo my przywieziemy i musimy tutaj segregować. Po to mamy worki dostępne, po to Państwo macie umowy podpisane, żeby segregować to na miejscu i wtedy sprawnie możemy to zagospodarować na przoku. Ja tylko Państwu chciałem powiedzieć, że PSZOK w zeszłym roku przeładował 265 ton odpadów, które poszły do Sianowa, później dalej na
dalszą selekcję, ale to jest bardzo duża ilość przerzuconych odpadów, które przez nas przechodzą. Tak samo, jeżeli Państwo możecie, i Was bardzo proszę o to, jeżeli jest gruz wywożony, to niech ten gruz będzie gruzem. I mamy możliwość składowania takiego gruzu, ale niech ten gruz nie będzie ze śmieciami, bo wtedy zaczyna się problem, co dalej z tym zrobić. Gruz zagospodarujemy, dlatego że remontujemy w niektórych miejscach drogi gminne i to nie jest problem dla nas. Natomiast problemem jest, jeżeli to jest zmieszane z eternitem, zmieszane z papą, zmieszane z jakimś drewnem po pożarze albo jakiejś innej likwidacji. Serdeczna prośba do Państwa, do nowych sołtysów, do tych sołtysów, którzy nadal pełnią swoje funkcje, a wcześniej być może nie zwrócili uwagi na to, a teraz sobie zwracać uwagę na to. Segregujemy, jeszcze raz segregujemy, bo będzie taka sytuacja, nie wiem, czy w najbliższym czasie, czy czasami nie w tym roku, że prawdopodobnie już nie będzie możliwości oddawania tych odpadów komunalnych niesegregowanych. Będzie tylko jedna pozycja, że wszyscy segregują śmieci i prawdopodobnie może to dotrzeć również na teren miasta i gminy Polany. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Jeśli chodzi o gospodarkę komunalną, tutaj pokazano, że dowozimy wodę i oczywiście rekultywację tego wysypiska. Wozimy ziemi, plantujemy tą ziemię, już prawie mamy wylewisko też zagospodarowane, ale jeszcze nam potrzeba ziemi. Jeżeli Państwo macie problem z ziemią, bardzo proszę, chętnie weźmiemy, ale nie ze śmieciami, tylko z ziemią, różnego rodzaju ziemią. To nie musi być cudowna ziemia, to może być ziemia z wykopów. Chętnie zagospodarujemy. Tutaj pokazane jest również, jak pracownik gospodarki komunalnej posypuje wapnem celem odkażenia właśnie skratki i osad odwodnionych. Tak to wygląda tu na oczyszczalni. A tak co wyglądały inne prace, którymi zajmujemy, oczywiście ukwiecenie polanowe, elewacje, wywożenie śmieci, również tutaj opróżnienie zbiornika przy jeziorze Wieluniu, tutaj zagospodarowanie roślinami tego placu przystankowego i ostatni dział, gospodarka ciepłownicza, którego chętnie byśmy nie prowadzili, ale niestety nie ma chętnych, którzy by chcieli to poprowadzić. Kilka razy się zwracaliśmy do spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka o przejęcie tych kotłowni i gospodarowanie nimi w ramach tej gospodarki, którą prowadzą jako spółdzielnia. Niemniej jednak cztery razy bez odzewu, nie są zainteresowani, nie są przygotowani, nie chcą kupować węgla i ponosić odpowiedzialności, że czasami jest być zadowolony, a czasami jest niezadowolony z racji świadczonej usługi. Ale jest to też dość trudny element, który wymaga nakładów, bo na Młyński trzeba było dwa kotły wymienić, wcześniej wymieniliśmy te kotły w kotłowni na ulicy Zamkowej. Teraz nas czeka jeszcze duży remont komina na ulicy Młyńskiej przy tej kotłowni i to też trzeba się liczyć z kosztami rzędu około 50 tysięcy złotych. Tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o pracę zakładów usług komunalnych w 2018 roku. Myślę, że wszystkie dane Państwu przedstawiłem. Trzy komisje szczegółowo się zapoznawały z tymi materiałami. Za pracę w 2018 roku chciałem władzom serdecznie podziękować i radnym. Znakomicie nam się współpracowało. Oczywiście są też kierownikom jednostek zaprzyjaźnionych, gdzie zawsze Felix siedzi koło mnie i tylko patrzy, jak by to sobie zrobić i w miarę możliwości jak najmniejszym kosztem odpowiada, żeby nie płacić. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że po to jesteśmy, żeby Państwu służyć. I za to, że mamy wzajemne zrozumienie i Państwo jesteście tolerancyjni czasami przy pracach, które my wykonujemy. Za to wszystko Wam dziękuję i życzę dalszej świetnej współpracy w roku 2019. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę, Szanowni Radni, pytania do Pana Dyrektora. Wszyscy byli na komisji. To tam Pan Dyrektor był chyba, że tam był dłużej, bo tam są pytania. Państwo są tysi, proszę uprzejmie. Są pytania. Ja się
myślę, że będę wyrazicielem wszystkich Państwa. Praca zupy jest bardzo trudna. Praca taka od wszystkiego, co się tylko nadarzy, to zawsze jest problem, no to wiadomo, zakład usług komunalnych. Staramy się to jako samorząd wspomagać. Nie zawsze to jest wystarczające. Zobowiązania, które Państwo widzieliście na tych informacjach, są dość spore. Nie ukrywam też, że gospodarka śmieciowa, bo o tym też było dużo mowy, jest tym trudnym tematem. Jak będzie dalej, trudno powiedzieć, bo tych propozycji zmian jest na tyle dużo, że muszę być na wszystko przygotowani. Na pewno nie odstąpią od tych tak zwanych segregacji. Tutaj staramy się jak gdyby poszerzyć możliwość odbioru tych śmieci tutaj w naszym szoku. Niemniej jednak to wymaga sporej pracy. Liczymy na współpracę Państwa. Ja bym chciał w imieniu całego samorządu, tutaj pana burmistrza, serdecznie podziękować. Tylko wynik przekażę to swoim pracownikom, jak wspaniale się sprawują, a myślę, że z roku na rok tej pracy przybywa i na pewno im pracy nie zabraknie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Proszę przekazać swoim pracownikom również podziękowanie serdeczne. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej i Infrastruktury o opinię. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie ocenia pracę i funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Pomorzu. Dziękuję bardzo. Czy nie widzę nikogo z zewnątrz? Wystąpienia obywatelskie, ale to są dla obywateli, którzy mogą uczestniczyć w obradach sesji. Nie widzę zapytań. Szanowni radni, szanowni sołtysi, zgodnie z porządkiem obrad zapoznaję Państwa z interpelacjami, które wpłynęły na moje ręce. Pan radny Paweł Litwin w sprawie drogi powiatowej w miejscowości Rekowo, jest to droga brukowa, bardzo w tym stanie technicznym, przebiega przez środek miejscowości, poruszanie się tą drogą powiatową jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. W sprawie wycięcia drzewa przy drodze powiatowej na trasie Nacław Rekowo, jest to drzewo znajdujące się na ostrym zakręcie, rosnące przy samej krawędzi jezdni, zagraża bezpieczeństwo. W przeszłości zdarzyło się tam kilka wypadków samochodowych. Pani radna, pani Dorota Wójcicka-Popowicz. W imieniu własnym oraz mieszkańców zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na przygotowanie dokumentacji na drogę wraz z parkingami na ulicy Myńskiej oraz drogę prowadzącą do Młyna. Proszę również o poczynienie starań w kwestii uruchomienia chodnika w ulicy Sławińskiej. Brak ciągu komunikacyjnego dla pieszych poruszających się w ulicy doprowadza do niebezpiecznych sytuacji. Szczególnie narażone są na to osoby starsze oraz dzieci, które uczęszczają tą drogą do szkoły. W okresie wiosenno-letnim obserwuje się tam nasilony ruch samochodowy ze względu na to, że jest to trasa biegnąca nad morze. Pan radny Przemysław Szelerski w sprawie usunięcia pniaku przy ulicy Dworcowej w imieniu swoim oraz mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 2 zwracam się z prośbą o usunięcie pni przy ulicy Dworcowej. Pnie zostały po wycince spróchniałych drzew, które miały miejsce pod koniec 2018 roku. Od tamtej pory pozostałe nie zostały usunięte. Pozostawienie ich zagraża bezpieczeństwu osób pieszych, w tym dzieci, oraz negatywnie wpływa na wizerunek ulicy i miasta. Ponadto proszę o posadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych pni, które ocieplą wizerunek ulicy. Również interpelacja pana radnego Przemysława Szelerskiego o wykonanie prac porządkowo-remontowych na drodze powiatowej nr 3584 Z. W imieniu swoim oraz mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 2 zwracam się z prośbą o wykonanie następujących prac na drodze powiatowej. To jest ulica Kolejowa Polanowa, w wycinkach krzaków w kierunku ulicy Dworcowej przy posesji pana Materskiego, wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej w kierunku ulicy Świerczewo, wypełnienie ubytków na całej drodze ulicy Kolejowej oraz ulicy sąsiedniej, to jest Dworcowej. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogi polegające na usunięciu zanieczyszczeń w postaci piasku, śmieci pozostałe po okresie zimowym na całej długości ulicy Kolejowej oraz ulicy sąsiedniej, to jest ulicy Dworcowej. Również następna interpelacja pana radnego Przemysława Szelerskiego w sprawie wycięcia drzew, ustawienia lustra drogowego. W imieniu swoim oraz mieszkańców, mając na uwzględnieniu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwracam się z prośbą o wycięcie drzew bądź ewentualne ustawienie lustra drogowego na drodze wojewódzkiej nr 205 przy posesji nr 1717.
Wyjazd z Leśnego Dworka, Leśnego Gosińca oraz Parku Petrograficznego jest znacznie utrudniony. Kierowca wyjeżdżający na tą 205 drogę zmuszony jest wyjechać aż do połowy szerokości jezdni. Dopiero wtedy może upewnić się, że nie jedzie inny pojazd. Droga wojewódzka nr 205 jest drogą o dużym natężeniu pojazdów i jest również drogą szlaku nadmorskiego. Wyjazd w obu kierunkach jest niebezpieczny. Ponadto proszę o zapewnienie, o poprawienie zjazdów drogi na posesję i parking. Również interpelacja pana radnego Przemysła Szelewskiego. Wniosek do budżetu miasta na rok 2020. W imieniu swoim oraz mieszkańców okręgu wyborczego nr 2 zwracam się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta planów na rok 2020 środków finansowych na następujące zadania. Przygotowanie dokumentacji technicznej, rozbudowę placu Zabaw przy ulicy Koszalińskiej oraz zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego 2019 roku. Budowę chodnika przy ulicy Kolejowej, remont nawierzchni drogi przy ulicy Dworcowej i Kolejowej, wykonanie oświetlenia ulicznego łącznika ulicy Kolejowej i Zacisze, zakup ławek oraz koszyk. Zwracam się do szanownych radnych. Czy te interpelacje są dobrze odczytane, tak? Tak. Dziękuję bardzo. I przystępujemy do zgłaszania wniosków i zapytania sołtysów. Zwracam się do państwa sołtysów. Proszę o zgłaszanie do pana burmistrza i do rady wniosków i zapytań. Pan sołtys, pan Pietrzak, jego góra. Proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, ja mam pytanie. Tutaj jak i kiedy jest 100 nowych sołtysów. Czy przewidują państwo jakieś szkolenie, wdrożenie? Tak. A ewentualnie w jakim terminie? Koło 15 maja. Okay. Połowie maja. Ale to ja miałem tutaj już przy odpowiedziach to wszystko poruszyć. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan sołtys, proszę uprzejmie. Ja mam pytanie, pani, bo piękne imprezy są organizowane w Polanowie, ale niestety nasi mieszkańcy święta, nie wszyscy są zmotoryzowani. My jako sąsiedzi staramy sobie pomóc, ale nie jesteśmy w stanie przewieźć wszystkich, czy jest możliwość zorganizowania jakiegoś transportu, nawet odpłatnego. Bo mieszkańcy by zapłacili nawet, jeżeli mogliby dojechać i wrócić na takie imprezy, które są organizowane w Polanowie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej. Przystępujemy do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 8/72019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały do pana burmistrza? Przed głosowaniem proszę do państwa radnych o uruchomienie ponowne urządzeń do głosowania. Nie widzę pytań do pana burmistrza. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury Budżetowej o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje uchwałę nr 8/70/19 w stanie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Uchwałę nr 8/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym od osoby prywatnej. Uchwałę nr 8/72/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 70/2019 rok. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie jest, to znaczy 15 za, 0
przeciw i też również nie było osób wstrzymujących się. A więc jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 8 przez 71/2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Polanów nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym pod osoby prywatne. Czy szanowni radni mają pytania do tego projektu uchwały, do pana burmistrza? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Piętnastu za, przeciw, zero i wstrzymujący się również zero. Projekt uchwały numer 8/72/2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok. To sprawozdanie było już wyopiniowane również wcześniej na posiedzeniu Rady Społecznej Zespołu. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Również jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. I projekt uchwały, którą wnieśliśmy na obrady sesji, projekt uchwały nr 8/73/2019 roku w Radzie Miejskiej w Polanowie dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie deklaracji poparcia dla postulatów strajkujących nauczycieli na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska Polanowie wyraża solidarność ze środowiskiem nauczycielskim miasta i gminy Polanów w zakresie postulatów zmierzających do poprawy jakości edukacji i warunków wynagradzania nauczycieli oraz popiera słuszne postulaty tego środowiska. Czy są pytania, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej? Pani radna, pani, proszę uprzejmie, pani Wojciecka Popowicz. Chciałabym zabrać głos z tego względu, że jestem nauczycielem polskiej publicznej w Polanowie i nie chcę w strajku, nie mogę powiedzieć, że popieram strajk, bo to jest bardzo wyczerpujące emocjonalnie, ale w nim trwam. I chciałam powiedzieć, że skąd znalazł się taki bunt, bo słyszę różne głosy, o tym chciałam zaznaczyć, że nie należy do żadnego związku. Nie należy do żadnej partii. Jak powiedziała moja koleżanka z Polonicka z Muzyka, musiałabym chyba założyć swoją własną, żeby mieć jakieś poczucie komfortu. Ale mimo to uważam, że postulaty są słuszne. Wytworzyła się duża dyskusja na temat edukacji. I chciałam powiedzieć, że coraz to nowe, nie tylko obowiązki są nakładane na uczniów, także i na nauczycieli. Myślę, że nie każdy z Państwa zdaje sobie sprawę, jak wygląda taka praca. Myślę, że wiedzą to tylko nasi najbliżsi, którzy pracowali już w szkole. I chciałam powiedzieć, że dlaczego o to walczymy? My już, kiedy była wprowadzona reforma, wiedzieliśmy, że dla dzieci to będzie tak uciążliwe i jak to się skończy. W związku z tym my wtedy już 2 lata temu strajkowaliśmy. Nikt nie zauważył naszego strajku, bo te strajki były w sobotę. Nikt nie wyszedł do nas porozmawiać. Stąd też z nas teraz zrodził się taki bunt, ponieważ czujemy się upokarzani. Szkoła jest niedofinansowana przez rząd, dofinansowuje gmina, dofinansowują sami nauczyciele, którzy zakupują. Noszę swój komputer do pracy, moje koleżanki też, swoją drukarkę. Mam swoje szafki, swoje pudełka, wszystkie materiały, które wykonuję, tak jak papier, materiały do laminowania, tusze do drukarek, długopisy, gadżety dla moich uczniów zdobywam od, i tak jak moje koleżanki i koledzy, od wszystkich znajomych, jakie są tylko możliwe, żeby te nagrody czy jakieś gadżety uczniowie mieli. Uczniowie, my wiemy, naprawdę my zdajemy sobie sprawę, że uczniowie są obciążeni. Ja bym chciała poświęcać im czas, a nie tutaj jest, pokażę Państwu, jak wygląda ocena mojej pracy. To są 24
wskaźniki, które muszę, kryteria, przepraszam, które muszę zrealizować. I między innymi są tam, w każdym kryterium jest przynajmniej 4-5 wskaźników mojej pracy. A takimi na przykład wskaźnikami są, że ja publikuję własne opracowania metodyczne na stronach internetowych, w prasie, opracowuję podręcznik, artykuł, materiał metodyczny, wymieniam się doświadczeniami dotyczącymi metodyk nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych, współpracuję z instytucją naukową w zakresie prowadzenia badań z zakresu oświaty, współpracuję z szkołami wyższymi, pełnię funkcję opiekuna praktyk studenckich. A ja się chciałam zapytać, gdzie tu jest, że ja uczę ucznia? Ja bym chciała uczyć. I stąd jest nasz takie zaangażowanie w ten strajk i taki apel, bo my wiemy, ile oni mają na swoich barkach, ale na nasze barki nakłada się jeszcze więcej. I chcemy, i staramy się w tym szaleństwie wypracować coś, żeby ich za bardzo nie obciążyć, ale te wszystkie wymagania jednocześnie spełnić. Ja muszę się dokształcać i dobrze o tym wiem. Co pół roku wypełnia każdy z nauczycieli arkusz samooceny, który musi wykazać, że opiekuje się tablicą, gablotą, dekoracjami, wystawami, że bierze udział w formach doskonalenia zawodowego poza radami szkoleniowymi, bo to jest poza, to jest w ramach obowiązku, że wykonuje zadania przydzielone, zadania w ramach przydzielonych czynności dodatkowych, przygotowanie sal, komisje, zespoły, zadania wykonywane z własnej inicjatywy na rzecz szkoły klasy. Na rzecz szkoły klasy zakupuje właśnie wszystkie materiały na rzecz szkoły klasy. Realizuje innowacje, autorka programu nauczania. Muszę napisać program dla dzieci. Wiecie Państwo, że w naszej gminie jest 1/3 uczniów, które ma jakieś funkcje. Piszemy dla nich specjalne programy, żeby mogły w tym systemie jakoś funkcjonować. I stąd też jest nasz taki głęboki żal i taki niepokój o to, co się będzie działo dalej z edukacją. Jakby rząd nie chce się ugodzić, bo nie widzi człowieka, tylko słupki sondażowe. Nie jest to pierwszy rząd, który tak robi, ale pierwszy, który postanowił po prostu dla mnie zniszczyć oświatę i wszystkich ludzi, którzy tą oświatą są związani i ją tworzą. Myślę, że to jest sprawa nas wszystkich, bo edukacja jest dla nas ważna. Możemy się nie zgadzać z niektórymi nauczycielami, możemy nie zgadzać się z opiniami, może nam się nie podobać współpraca, ale myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy na względzie dobro i żeby ta edukacja była, a nie omijania jej nowymi rozporządzeniami i ustawami. Chciałam powiedzieć, że ja jestem zbulwersowana, bo ja także, ja nie jestem tylko nauczycielem, i proszę, żeby mnie nie traktować jakiś osobny spór nauczyciel, ale jestem rodzicem. Moja córka zdawała w tym roku egzamin ósmoklasisty. Nie uważam, że to był najważniejszy egzamin, który powinna zdać w swoim życiu. Okazało się, że był to egzamin rangi krajowej wręcz, żeby on się odbył w różnych warunkach. Ja powtarzam moim uczniom, że to mnie ocena z egzaminu was określa. Określa was to, jakim jesteście człowiekiem, jak pracowaliście cały rok. Tą wiedzę, którą zdobywacie, pamiętajcie, że to jest wasza wolność. To jest wolność. Nikt wam nie powie, nikt wam niczego nie mówi. Wy musicie mieć wiedzę, żeby umieć z niej korzystać. A egzamin to jest tylko jeden dzień, jeden wynik do wybranej wiedzy. I teraz, czy ja mogę spojrzeć w twarz moim uczniom, kiedybym nie strajkowała? Bo ja wiem naprawdę, o co walczę. I nie umiałabym naprawdę im spojrzeć w twarz i powiedzieć, mówiąc im, że egzamin nie jest najważniejszy w życiu, wy jesteście ważni. Okazało się, że same egzaminy się okazały ważne. A gdzie są uczniowie, którzy nie zdają egzaminu? Trzeci tydzień nie chodzą do szkoły, rząd nie robi z tym nic. I boję się, jak będzie wyglądała nasza edukacja. Jak zaczną strajkować nauczyciele, to okaże się, że wyjdzie rozporządzenie, że wszyscy jesteśmy zdrowi. Żeby tak było. Dziękuję. Pan radny Magielski, proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni koledzy koleżanki rady, panie sołtysi, ja całkowicie przysłuchując się uważnie wystąpieniu koleżanki, zgadzam się ze wszystkimi tutaj pani postulatami. Jednak mam
mieszane uczucia co do intencji tej uchwały. Dlaczego? Otóż przez wiele lat też z racji swojej profesji byłem nauczycielem w szkolnictwie specjalnym, byłem dyrektorem, pracownikiem internatu, nauczycielem. Miałem do czynienia z uczniami dysfunkcyjnymi. Była to ciężka praca. Wiadomo, jakie wtedy były warunki wynagradzania nauczycieli przy obłożeniu oczywiście dokumentacją nauczyciela i wychowawcy w internacie. Doskonale to rozumiem, wasze postulaty. Jednak z całym szacunkiem tutaj zabrakło mi jednego. Mówicie tylko o postulatach dla nauczycieli. A gdzie w tym wszystkim znalazł się uczeń? Gdzie jest dobro ucznia? Są egzaminy dla uczniów kończących klasę podstawową. Były egzaminy gimnazjalne i będą za chwilę matury. I ja myślę, że tu powinniśmy jako Rada, jako przedstawiciele różnych kręgów społecznych z różnych miejscowości pochylić się też tak dogłębnie, dokładnie nad tym, żeby uwypuklić w tej uchwale dobro ucznia. Ja się całkowicie z intencją tej uchwały zgadzam, żebyśmy zawarli zapis, że na czas trwania egzaminów, żeby nauczyciele byli skłonni zawiesić ten strajk. Wiem, że przeprowadzone były egzaminy dla uczniów kończących klasy ósme i klas gimnazjalnych, prawda? Z tego, co z orientacji, ze słyszenia wiem, w naszej gminie egzamin ten przeprowadzali nie tylko nauczyciele, nie znam sytuacji. Ubolewam, że nie ma tutaj dyrektora oświaty, który jest odpowiedzialny za oświatę w naszej gminie. Wiem, że sobie poradzono z tym zagadnieniem, natomiast uważam, że to dobro ucznia, że gdzieś po drodze zostało zagubione. Ja całkowicie się zgadzam. Jeszcze jedna sprawa. Do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, czy pan był wnioskodawcą tej uchwały, czy grupa radnych? Bo pani przewodnicząca Komisji Edukacji, pani Wioleta Konieczna zgłosiła ten projekt uchwały do dzisiejszych obrady. Ja jestem członkiem tejże komisji i żałuję, że nie miałem okazji wypowiedzieć się, ponieważ te nasze przemówienia powinny być na Komisji Edukacji. I być może formuła tego projektu uchwały byłaby inna, bo uważam, że jeszcze raz powtórzę, dobro ucznia gdzieś po drodze zostało zagubione. W moim odczuciu zapis projektu tego uchwały powinien brzmieć następująco. Paragraf pierwszy. Rada Miejska wyraża solidarność ze środowiskiem nauczycielskim miasta gminy Polanów w zakresie postulatów zmierzających do poprawy jakości edukacji i warunków wynagradzania nauczycieli oraz popiera słuszne postulaty środowiska. I tutaj proszę zauważyć, ani słowem nie ma o uczniu. Uczeń został zagubiony. W moim odczuciu powinien być dodany paragraf drugi, który jest tutaj zapisany, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu, w to miejsce. Paragraf drugi z zapisem. Rada Miejska wnosi o zawieszenie strajku na czas przeprowadzania końcowych rad klasyfikacyjnych oraz stworzenie warunków do przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Uważam, że taki zapis byłby potrzebny, gdzie dobro ucznia jest najważniejsze, byłoby zabezpieczone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysoka rado. Ja mówię tak, mam żonę nauczycielkę i dobra ucznia. Dobra ucznia zostało zgubione kilka lat temu. I teraz nauczyciele to, co robią, to walczą o to, bo niedługo do tego zawodu pójdą ludzie desperaci. Tak będzie, bo jeżeli dzisiaj porównujemy zarobki nauczyciela do sklepowej, do sprzątaczek, no to o czym my tu mówimy? Jak ktoś się wykształci, to coś dalej się kształci i to jest porównanie, to dobro ucznia dawno zostało zrobione. Tylko no, coś tu jest nie tak, bo jak wyjdzie ktoś, rzuci petardami, podpali opony, jest wysłuchany, jak ktoś strajkuje w sobotę, no to no co, no to dobrze, niech sobie strajkuje, niech sobie robi co chce. Ale jeżeli, albo w lipcu, wakacje strajkować, to jeżeli ktoś mówi w końcu basta, bo my już nie możemy, nie wytrzymujemy, to co, może zróbmy tak, niech ci ludzie najlepiej odejdą z tego zawodu i kto będzie.
bo chyba to nie w tym kierunku. A to raz to jest uchwa intencyjna. Nie mamy takiej siły, żeby zmusić nauczycieli do klasyfikacji uczniów do przeprowadzenia egzaminu. Ale wyrazić stanowisko mam się do Pani radna, Pani Wójcicka, po prostu proszę. Chciałam mówić, że jeżeli tej uchwale jest napisana, że wyrazić solidarność ze środowiskiem nauczycieli z pielęgniarki gminy Polanów w zakresie postulatów zmierzających do poprawy jakości edukacji, to poprawa jakości edukacji jak najbardziej dotyczy ucznia. Natomiast jeżeli chodzi o to, żebyśmy zapisali, że wstrzymują się albo klasyfikują, to chciałam powiedzieć, że Rada Miejska nie jest organizatorem strajku, tylko są od tego związki zawodowe i one tylko mogą powiedzieć, że zawieszają strajk albo go wstrzymują. Takie mają kompetencje. Nie ma tej kompetencji nawet dyrektor, których postawiono w różnych sytuacjach, takich, w jakich są teraz, gdzie popierają. Jak najbardziej rozumieją strajk nauczycieli, a strajkować nie mogą. I na nich spadło wszystko to, co powinien zrobić rząd. Jeżeli rząd nie wyraża chęci rozmowy ze mną i rozmowa ma polegać na propozycji obniżenia mi pensji, no to nie wiem, gdzie jest dobro ucznia, bo ja nie słyszałam ani razu nic ze strony rządu o tym, że uczniowie nie chodzą do szkoły. Ja tylko słyszę, egzaminy muszą się odbyć, odbędą się. Proszę też mieć na uwadze, że to są narzędzia nauczyciela, tak? Ja nie mam innych narzędzi. Kucharz strajkuje wtedy, kiedy nie gotuje obiadu, a nie po ugotowaniu obiadu. Nauczyciel ma takie, a nie inne narzędzia. I wydaje mi się, że tutaj cały czas nauczyciel patrzy na dobro ucznia i próbuje w tym chaosie, który się zrobił, chociaż o to dobro w minimalnej, naprawdę w minimalnej kwestii zadbać. Zapraszam też do odwiedzenia strony internetowej, jak są prowadzone lekcje, jak są wyposażone szkoły. Nikt nie mówi o tym, że ta szkoła jest wyposażona. Ładnie się mówi, że z projektu pozyskano pieniądze na zakup tablicy, na zakup. Ale nikt nie mówi o tym, że ten projekt pisali nauczyciele z dyrektorem 3 tygodnie od godziny po lekcjach do godziny 20. Nikt nie mówi o tym, że ja podejmując studia dodatkowe, ja nie podejmuję ich dla siebie, bo mam takie widzenie, tylko podejmuję studia, bo jest priorytet szkoły, jest priorytet gminy, że brakuje jakiegoś specjalisty. Ja podejmuję studia dla mojego ucznia. Ja jestem teraz jedynym w zespole szkół specjalpedagogiem, dlatego że wiem, że jeszcze nie mam takich uczniów, ale przyjdą dzieci niedowidzące. Ja muszę wiedzieć, jak z nimi pracować, żeby im pomóc. I ja to, że płacę za swoje studia, to nie jest dla mnie. To jest dla mojego ucznia. Także mi się wydaje, że tutaj jest w tym postulacie jest jasno zapisane w tym paragrafie poprawa jakości edukacji. I poprawa jakości edukacji dla ucznia i dla nauczycieli. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, jest to uchwała, projekt uchwały. Jest to intencyjna. I dlatego tutaj też proszę się wczytać w ten paragraf. Tutaj wyrażamy solidarność ze środowiskiem nauczycielskim miasta i gminy Polan w zakresie postulatów zmierzających do poprawy, jeszcze raz podkreślam, to podkreśliła Pani Radna, jakości edukacji i potem dopiero warunków wynagradzania. Czyli nikt nie mówi o ilości wynagradzania, pensum i tak dalej. Oraz popieram postulaty tego środowiska. I tu jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest ten projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Nie trzeba tutaj opinii Komisji Oświatowej. Każdy z szanownych radnych wyrazi swoją opinię poprzez głosowanie. Tutaj do nikogo, do niczego nie zmuszamy. Jest 15 radnych, jest intencyjny projekt uchwały. Proszę głosować tak, jak wasze sumienie pozwala. Ja jako nauczyciel zgadzam się z tymi postulatami odnośnie zmierzających do poprawy jakości edukacji. I się podpisuję pod tym i dlatego też, czy ktoś z Państwa jeszcze innych radnych chciałby zabrać na ten temat głos? Ja tylko Panie Przewodniczący. Bo nie będziemy się Tak, dwa, trzy zdania tylko. Proszę. Szanowna Koleżanko, naprawdę proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja całkowicie obiema rękoma zgadzam się z postulatami nauczycieli. Wiem, jaka to ciężka, to jest odpowiedzialna praca. Jednak ten mały właśnie argument, o którym mówiłem, to dobro ucznia. W moim odczuciu nie zostało tu
jasno były sponowane. Tylko o to mi chodzi. I żałuję, że nie było to przedmiotem właśnie ustalenia na Komisji Edukacji. Tylko tyle, o to mi chodzi. Panie radny, tego na komisję nie rzucaliśmy. Każdy ma sumienie, każdy ma obowiązek. Proszę bardzo się określić. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Za projektem jest 13 radnych. Przeciw, nie było nikogo i dwie osoby wstrzymały się od głosowania. A więc ten przyjęliśmy ten projekt tej uchwały intencyjnej. Przystępujemy do dalszej realizacji porządku obrad. Bardzo proszę panie burmistrzu o odpowiedzi i zapytania państwa sołtysów. Panie przewodniczący, wysoka rado, na samym początku to myślę, że chciałbym pogratulować tutaj koleżance wystąpienia. W paru tylko zdaniach chcę się do tego odnieść. Szanowni Państwo, myślę, że ta rozmowa o edukacji przerodziła się w rozmowę wynagrodzenie dla nauczycieli. A myślę, że w tym wystąpieniu został poruszony temat najważniejszy. Jak ta edukacja nasza powinna wyglądać? I bardzo dziękuję koleżance, bo bardzo trafnie według mnie to wypuentowała wszystko. A proszę Państwa, wracając już do wystąpień, to pan sołtys, pan Marek Pietrzak pyta odnośnie szkolenia. Tak, szanowni Państwo, takie szkolenie zostanie przeprowadzone około połowy miesiąca maja. Zostaniecie Państwo z wyprzedzeniem poinformowani, zaproszeni na takie szkolenie. To będzie szkolenie wielogodzinne, uprzedzimy. Ja dzisiaj dostanę do Państwa również, wyślę SMS-y z moim numerem telefonu do kontaktu, tak żebyście Państwo sobie ten numer mój zapisali. Tak? I bym prosił również informacje, które Państwo będziecie otrzymywać z gminy. Jest również specjalna aplikacja. Ten numer, z którego otrzymujecie tam komunikaty, czasami życzenia na święta, to również to jest numer, który tutaj jest w gestii mojej i przez pracownika pewne rzeczy przechodzą. Proszę Państwa, sprawa, pan sołtys Rafał Kisicki, dowóz na imprezy w Polanowie. Szanowni Państwo, my nie będziemy jako gmina dowozić na pewno z każdego sołectwa mieszkańców, ale taka możliwość jest. Jest przewoźnik, który pan Mirosław Wąsowski, ja również Państwu postaram się wysłać, czy na szkoleniu, które się odbędzie, również taką informację otrzymacie. My organizujemy jedną dużą imprezę związaną z Dniem Seniora i wtedy zapraszamy wszystkich mieszkańców chętnych, żeby przyjechali tutaj na koncert Filharmoników Koszalińskich. W tym roku również taki koncert się na pewno odbędzie. I wtedy zapewniamy dowóz i wtedy, proszę Państwa, zachęcam, żeby jak najwięcej mieszkańców naszej gminy w tym naprawdę bardzo dobrym wydarzeniu uczestniczyli. Proszę Państwa, również chciałbym tutaj się odnieść również do interpelacji, które Państwo składali. Moja taka prośba, jeżeli dzisiaj jest blok drogowy różnych kategorii dróg, powiatowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, są przedstawiciele, którzy odpowiadają za tę drogę, to prosiłbym, żeby zabierać wtedy podczas naszej dyskusji głos i wyrażać swoje opinie odnośnie dróg powiatowych, wojewódzkich, bo teraz te interpelacje zostaną przesłane tak do instytucji, które się tym zajmują, wydłuża to drogę, a to również te wystąpienia, które tutaj dzisiaj mieliśmy, również będziemy oczekiwać odpowiedzi na tutaj przedstawicieli dróg wojewódzkich, powiatowych, proszę Państwa, w tym zakresie, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, tutaj jest pan dyrektor Kostrzak, może oddałbym tutaj głos, ja w imieniu swoim, ale tutaj również Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu chciałbym zaprosić na parę ciekawych rzeczy, które tutaj w przerwie, tutaj w tym długim weekendzie majowym się odbędą. Panie dyrektorze,
bardzo bym prosił o przekazanie, a ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze uczestnictwo i myślę, że niedługo się już spotkamy na szkoleniu sołtysów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Proszę Panie Dyrektorze. Dziękuję Panie Burmistrzu. Tradycyjnie majówka, wobec tego tutaj przygotowaliśmy w tym dni. Proszę Państwa, rok 2019 jest rokiem maniuszkowskim i mamy taką propozycję pierwszego, oczywiście święto, mamy ten koncert nieodpłatny, bezpłatny, koncert domu, który jest to zespół filharmoników, jest prawie 10 osób prowadzący. Koncert trwa około półtora do dwóch godzin. To jest dom kultury. Oczywiście nie robimy wielkiego koncertu typu sala sportowa, tylko dom kultury, ponieważ myślimy, że około 200 osób tam z pewnością się zmieści. A propos jeszcze transportu, ja jeszcze coś takiego zaproponuję, co funkcjonowało jakiś czas i nadal funkcjonuje, mianowicie Państwo sołtysi między sobą dogadują się na przykład. Wiem, że taką drogą nieraz autobus jechał przy okazji Dnia Kobiet, na przykład koncertu z okazji Dnia Kobiet. Zaczynał się Buszyno, Krąg, Bożenice, Domachowo, tam te Trójmiasto, tak zwane Świerczyna i Jaciński i dojeżdżał autobus do Polanowa i podjeżdżał. Proszę Państwa, myśmy od przewoźnika otrzymywaliśmy fakturę i wówczas Państwo sołtysi wiedzieli, że na przykład z Domachowa jechało 10 osób, tam z Krągu 15 osób. Myśmy to regularnie na osobę dzielili, księgowa u nas dzieliła na osobę tą fakturę i tak następowała refundacja tych kosztów. Oczywiście my też nie możemy finansować tych przewozów, tylko w ramach Funduszu Sołeckiego, ale jeżeli chodzi o kilometrówkę, to jest 3,80 za kilometr, także jeżeli to weźmiemy te kilometry, to będzie gdzieś około 500 zł podejrzewam, bo trasa jest jednak w jedną stronę, w drugą trzeba po prostu dojechać. Ten autobus musi dojechać. Proszę Państwa, trzeciego, a więc dni świąteczne, organizujemy bieg z flagą, to o godzinie od 10 do 11 jest ten okres taki zbiórki pod namiotem. Oczywiście mogą uczestniczyć wszyscy, nawet rodzinie też. Tylko jest propozycja tam na tym plakacie, my celowo zrobiliśmy małe plakaty, dlatego że rozumiem, że wybory i czasami jest mało miejsca na tych tablicach ogłoszeń i tam bardzo ważna rzecz jest. Proszę Państwa, każdy uczestnik musi podpisać o biegu, każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie. Ono jest do wzięcia ze strony internetowej, tam na tym plakacie jest, oświadczenie o tym, że może uczestniczyć w takim biegu. Chodzi o te wszystkie właściwości zdrowotne. Jeżeli to jest pełnoletni, to sam podpisuje, jeżeli jest niepełnoletni, podpisuje za niego opiekun. My wcześniej do takiego biegu nie dopuścimy. Ściągamy pracowników ze Świetlic, którzy nam zabezpieczą trasę. To jest ta trasa, taka pętla od namiotu w stronę placu zlotowego, czyli przy torze, wokół ZUP-u i powrót z powrotem do namiotu. Jest to długość 2 km. Dlaczego jeszcze potrzebujemy tego typu zabezpieczenia? Dlatego, że nie mamy wyłączonych dróg. Natomiast możemy zrobić to na drogach gminnych na pewno i zabezpieczenie kareczki, a poza tym przy wojewódzkiej drodze zrobimy to właśnie chodniki i to możemy zrobić. Proszę Państwa, w godzinach popołudniowych to jeszcze ustalimy. Będzie jeszcze ten dzień takiej flagi i ceremonii państwowej ze strażakami, ponieważ 4 jest dzień strażaka. Ale to chcemy zrobić, już są propozycje, zrobić to 3 mszę świętą, no i później ceremonia z flagą, odprawa pocztu sztandarowych na rynku i to kończy się zabawą. 4 mamy przewidziany rajd rowerowy, to już jest jako drugi rodzinny rajd rowerowy.
szlakiem jeszcze, ponieważ nie jest ścieżka, ścieżki nie są wykończone, te właśnie, o których tutaj pan burmistrz Górniak mówił. Dlatego ponawiamy tą samą trasę, to znaczy stronę Kocimina drogą powiatową, następnie nasypem powrót na Zaciszu, na początku osiedla Zacisze, tam na polu, na parkingu będzie ognisko z kiełbasy. To tyle, jeżeli chodzi o jeszcze czwartego zawody wędkarskie dla dzieci, też tutaj nam patrzenie w Polanowie. To tyle, jeżeli chodzi o imprezę. Natomiast do Państwa sołtysów jeszcze chciałem też powiedzieć, że pan burmistrz zaprasza na to spotkanie, na pewno my też będziemy. Ja parę rzeczy też powiem na temat organizacji funduszu sołeckiego, szczególnie dla tych nowych sołtysów, na temat zabezpieczenia imprez, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Na temat, dzisiaj tutaj rozmawialiśmy z niektórymi sołtysami na temat właśnie tych opłat za tak zwane publiczne odtwarzanie, to ja też wyjaśnię, o co chodzi i kiedy się płaci, wtedy nie trzeba płacić. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Zachęcamy wszystkich do udziału w imprezach, o których mówił pan burmistrz i pan dyrektor. Szanowni radni, szanowni sołtysi, szanowni goście. Zbliżamy się do zakończenia 8 sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Bardzo serdecznie dziękuję panom burmistrzom za udział w sesji. Dziękuję szanownym radnym, dziękuję sołtysom, dziękuję panom dyrektorom, dziękuję pani sekretarz, panu Piotrowi, pani Kamili. Obrady 8 sesji Rady Miejskiej w Polanowie ogłaszam za zamknięte. Dziękuję bardzo państwu.